teraz jesteś. Potrzebujesz Boga, bo przyjdzie taki moment, że zjedą twoje ciało robale, a dobrze skrojone garniturki zczezną. I zczeznie też twoja wątroba, która być może jest dopadnięta przez marskość ze względu na nauk. Nie wiem, jakie jest twoje życie. Chodzi o to, że niezależnie od tego, czy uważasz się za człowieka sukcesu, czy uważasz się za wyrzutka, potrzebujesz Boga, dlatego że jesteś tu na chwilę. Możesz sobie żyć 100 lat, ale to jest chwila. Niech to tobą potrząśnie. Przyjdzie moment, że zakończy się twoje bytowanie na tym padole. Możesz sobie kpić, możesz sobie żartować. Nie zmienia to faktu, że umrzesz pewnego dnia, chyba że Jezus wróci wcześniej. Możesz sobie kpić, możesz być wulgarny, możesz robić co chcesz. Umrzesz pewnego dnia. Twoje bytowanie na tej ziemi się skończy, więc zrób dobrą inwestycję. Zainwestuj w swoje życie, w to, w co warto zainwestować, w to, co jest wieczne. Bóg to nie jest stary dziadyga na jakimś dalekim tronie. Bóg to jest Pan Panów, Król Królów, potężny absolut, którego dziełem jesteś i zostałeś umiejscowiony na tej ziemi, żeby go spotkać. To jest twoje przeznaczenie, ale możesz się z nim minąć, bo wszystko tak naprawdę zależy teraz od twojej decyzji. Czy wybierzesz życie z dnia na dzień, gnanie przez codzienność, od weekendu do weekendu, od zachlania do zachlania, od jednego tygodnia, być może w korporacji wielogodzinnego, do kolejnego tygodnia. Nie jesteś tu tylko po to, żeby jeść, iść do toalety, spać, do pracy, po zakupy i tak dalej. Nie jesteś tu po to. To jest fragment twojej rzeczywistości, ale nie ten najważniejszy. Jesteś tutaj, by spotkać Boga i powiem ci coś więcej. To jest kluczowe dla twojej wieczności, dlatego że jeżeli nie spotkasz Go, będąc po tej stronie bytu, to nie spotkasz Go już nigdy. Jedyny moment, gdy Go spotkasz, to będzie sąd, na którym zdasz sprawę z tego, co zmarnowałeś. Ale tak nie musi być. Możesz do Niego przyjść, możesz zgiąć swój kark i wezwać Go nad swoim życiem. Jeżeli wyznasz Go swoim Panem, jeżeli zawołasz: Jezus, chcę Ciebie, potrzebuję Ciebie, wybacz, że żyłem bez Ciebie. Wierzę w Twoją śmierć i zmartwychwstanie i w to, że pokonałeś śmierć. I wierzę w to, że masz dla mnie życie wieczne, przyjmuję je. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Jeżeli tak się pomodlisz, to zmienisz bieg swojego życia i Twoje życie nabierze sensu. I to jest jedyna rzecz, która da prawdziwy sens twojemu życiu. Wszystko inne to mrzonka. Wszystko inne to mrzonka. Potrzebujesz się ukorzyć przed wielkim Bogiem. Pycha nie popłaca, powiem ci więcej. Pycha, która uniemożliwia tak naprawdę człowiekowi spotkanie z Bogiem, jest zbudowana na kompleksach i niskim poczuciu własnej wartości. Więc jeżeli się pysznisz, jeżeli zadzierasz nos, to jesteś zakompleksiony i nie myślisz o sobie dobrze, żeby to się stało dla ciebie jasne. Tylko ludzie, którzy potrafią się ukorzyć, to są ludzie, którzy znają swoją wartość. To znać swoją wartość, to znać swoje miejsce w szeregu. Bóg jest Bogiem, do Niego przychodzi się na Jego warunkach. Żeby do Niego przyjść, potrzebujesz zgiąć swój kark i zgiąć swoje kolano. Zapewniam cię, że warto. Dlatego, że On cię kocha, ale to jest absolut. To nie jest taki poczciwy dziadzinka, który cię po prostu kocha i pocałuje w czółko. To jest absolut, rozumiesz? On jest nie tylko absolutną miłością, ale On też jest absolutną sprawiedliwością. Jest święty i doskonały. To jest straszny Bóg. To jest Bóg, który jest miłością. I Bóg, który jest straszny, to absolut. Czy ty w ogóle znasz definicję tego słowa? Absolut. Do Niego przychodzi się z drżeniem. Możesz mieć prawdziwe życie. Możesz mieć Go za przyjaciela. Może być twoim tatą.
jeśli przyjdziesz do niego na jego warunkach. Na jego warunkach, nie na twoich. Na twoich możesz iść do piaskownicy. Do Boga możesz przyjść na jego warunkach. A jego warunek jest taki, przychodzi się do niego tylko przez Jezusa, który jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Jeżeli przyjmujesz te słowa, to twoje szczęście gratuluje. A jeżeli odrzucasz, to twoja strata i zdasz z tego sprawę przed tym właśnie absolutem. Więc lepiej zastanów się, co zrobisz z tym, co słyszysz. Zastanów się z tym, co teraz słyszysz, bo to jest bardzo ważne, co z tym zrobisz. To jest bardzo ważne, co z tym zrobisz. Co zrobisz z tymi słowami, które teraz słyszysz, jest kluczowe dla twojej wieczności. A wieczność ma to do siebie, że się nigdy nie skończy, rozumiesz? To jak sobie pościelesz po tej stronie bytu, tak się wyśpisz po drugiej stronie bytu. Po swojej fizycznej śmierci będziesz zbierał owoce decyzji po tej stronie bytu. Więc bardzo dobrze przemyśl, co chcesz zrobić z tym, co teraz słyszysz. To jest w twoim interesie, nie w moim. Ja już wybrałam. Wiem, kogo wybrałam. Co jest z tobą? Jaka jest twoja decyzja? Jezus wraca na tę ziemię. On wróci tutaj. Tak jak odszedł do nieba 2000 lat temu, tak wróci. Na mszach śpiewa się coś takiego w pewnym momencie. I oczekujemy twojego przyjścia w chwale. Ciekawa jestem, ilu ludzi w tym kraju naprawdę oczekuje przyjścia Chrystusa w chwale. Ja go oczekuję. Wiem, że tu wróci. Wróci po swoich. Jeżeli go poznasz, będzie tu wracał twój przyjaciel. Jeżeli go odrzucisz, to będzie tu wracał twój sędzia, ale on na pewno wróci. Przygotuj się na ten moment. Przygotuj się na ten moment. Nie ma nic ważniejszego niż przygotować się na jego powrót.